Jarosława Jaskulskiego, który jest historykiem, kustoszem 10. Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, która wchodzi w skład Muzeum Niepodległości w Warszawie. I również jest współautorem tej wystawy, którą możemy już od 16 października oglądać w bibliotece. Już dziękuję za bardzo miłe prowadzenie i pytanie. Jestem pracownikiem Muzeum 10. Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, miejsca, gdzie właśnie trafiali między innymi bohaterowie tej wystawy Drogi do Niepodległej. Wystawa jest to już kolejna jej mutacja, można powiedzieć, ponieważ ona powstawała w 80. rocznicę odzyskania niepodległości. Potem my tę wystawę stworzyliśmy w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. I teraz ona się wpisuje też w stulecie obchodów niepodległości. I też, jak pewnie się domyślacie, z uwagi na to okrągłą rocznicę, dużo też podmiotów jest zainteresowanych tą tematyką i też upowszechnianie wiedzy dotyczącej walki o niepodległość, szeroko pojętej walki o niepodległość, która też jest tematyką tej wystawy. Ciekawa forma plastyczna tej wystawy, obok fotografii z podpisami, jest tutaj też taki krótki tekst, streszczenie tematyki danej planszy i do tego też jakiś element graficzny przewodni. Autorem tych graficznych elementów jest jeden ze znanych właśnie plastyków, pan Bohdan Wróblewski. Możemy tutaj powiedzieć o trzech takich osobach wiodących, w sensie ojców niepodległości. Jednym z nich był Józef Piłsudski, który był też naszym więźniem, mówię o swoim obiekcie, o 10. Pawilonie. Też jeden z założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej. Po kilkuletniej zsyłce, kiedy wrócił do Warszawy, cały czas działa politycznie, cały czas konspiruje. I to jest też oczywiście człowiek, taki działacz rewolucjonista w krwi i kości. Jego tutaj wznosiła go energia, cały czas hasłem, które było w programie partyjnym, to było oczywiście niepodległość na pierwszym miejscu. Wybucha wojna, która początkowo jest dużo z dużymi sukcesami militarnymi, zostają zdobyte miasta na wschodzie, Wilno, Kijów. Natomiast oczywiście później następuje załamanie ofensywy polskiej i sytuacja się odwraca diametralnie. Następuje atak Armii Czerwonej, pochód, który na szczęście nie kończy się już pod Warszawą. I jak pamiętacie też z mediów, z historii, z waszych lekcji wiedzy, które nabyliście, że dochodzi do Wielkiej Bitwy Warszawskiej, do słynnego cudu nad Wisłą, który jest uznany przez historyków za 18. decydującą w dziejach świata bitwę, zatrzymując pochód bolszewików na zachód. Nie podobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony, nie ma ich, wolność, niepodległość, zjednoczenie. Własne państwo na zawsze, chaos to nic, będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem. Będziemy sami rządzili. Cztery pokolenia ode mną na tę chwilę czekały, piąte doczekało. Także te znamienne słowa padły z ust premiera Rzeczypospolitej, już tej wojny Rzeczypospolitej. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że będziecie dalej chętnie uczyć się historii, bo wiecie, stulecie zobowiązuje do tego, żeby tę świadomość jakoś pogłębiać i jakoś też w jakiejś mierze starać się być świadomym wielu spraw, które się właśnie działy w tych latach minionych. Więc życzę wam też z swojej strony powodzenia w waszych jakichś działaniach edukacyjnych, w nauce. Mam nadzieję, że część z was być może też kiedyś będzie może historykiem czy historykami i będzie też tę dalej wiedzę w szkołach przekazywać kolejnym pokoleniom. Dziękuję bardzo.